Drogi nasz Ojcze, jesteśmy Ci bardzo, bardzo wdzięczni za tą chwilę. Tak jak śpiewaliśmy, nasze źródła są w Tobie. To w Tobie jest wszelka siła, poznanie, mądrość. W Tobie jest wszystko, czego chcemy szukać na ten wieczór. W Tobie jest wszystko, czego chcemy szukać, kiedy będziemy otwierać Słowo Twoje, Panie. I kiedy je będziemy otwierać, chcemy patrzeć na Ciebie i wprost z Twojej mądrości czerpać dzisiaj. Powiemy, że jedynie to jest potrzebne, jedynie to jest ważne i jedynie to ma moc przemieniać nasze życie. Dlatego ja, Panie, proszę Cię, aby dzisiaj Twoje Słowo wybrzmiało, karmiło nas, czyniło w nas tą przemianę, której szukamy, abyśmy jeszcze bliżej, jeszcze bardziej podobni byli do Twojego Syna, Pana Jezusa. Ojcze, sprawiaj nam w tym momencie, właśnie podczas tego nabożeństwa, taki czas refleksji duchowej, duchowego wzrostu poprzez słuchanie Twojego Słowa. Niech się wzbudza w nas wiara. Bądź wola Twoja, Panie. I niech imię Jezusa będzie uwielbione w tym, co będzie głoszone. Amen. Nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego wstępu, lepszej zapowiedzi do tego, o czym chcę się podzielić, jak pieśń, która mówi o tym, że wszystkie moje źródła są w Nim, w Jezusie. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Tematem tego zwiastowania, albo temat tego zwiastowania jest nieco przewrotny, ale mam nadzieję, że w trakcie tej usługi doskonale zrozumiemy, o co chodziło autorowi, który nadał taki tytuł temu nauczaniu. Chrześcijanin Wszechmogący. Taki jest tytuł. I już teraz chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić i przenieść do listu do Filipian, czwartego rozdziału, skąd będziemy dzisiaj czerpać naukę. Będziemy się dzisiaj skupiać na tym tekście i wnikliwie zastanawiać się tak naprawdę, co ma nam do powiedzenia ten tekst Bożego Słowa zawarty w Nowym Testamencie. Kochani, to jest list do Filipian, czwarty rozdział od 10 wiersza. I wprawny słuchacz z pewnością zauważy, że jest to tekst, na który już jakiś czas temu usługiwałem, ale z jakąś taką świeżością podszedłem do tego tematu raz jeszcze i pewne myśli gdzieś tam się zbudowały w moim wnętrzu i naprawdę chciałbym jeszcze raz ponowić to rozważanie, ponieważ kiedyś tam na zasadzie tego internetowego zwiastowania już gdzieś tam się nad tym skupiałem. Zwróćmy swoje oczy, swoje umysły teraz już na czwarty rozdział, 10-13. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, pisze apostoł Paweł do zboru Filipi, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Chciałoby się powiedzieć za słowami pieśni, którą śpiewaliśmy, wszystko mogę w tym, który jest moim źródłem. To zdumiewające, bracia i siostry, jak przeciwnikowi udało się wykrzywić tę prostą naukę, która wypływa z tego tekstu. Tę podstawową prawdę dotyczącą całkowitej zależności człowieka od Bożej łaski, od Jego wsparcia, od Jego pomocy, od tego, który mnie umacnia. Ale nie dziwi mnie to, bo wiem, że szatan wykrzywia prawdę Bożą. Czyni to po to, aby ograbić nas z błogosławieństwa. Jeśli tylko człowiek zaufa prawdzie i prawdę zrozumie i ją przyjmie, jakimż jest to błogosławieństwem? Dlatego jest tak ważne, abyśmy zwiastowali Słowo Boże, bo ono niesie ten potencjał do tego, aby czynić
te błogosławione zmiany w życiu człowieka. Na nic to, jeśli przekręcamy Słowo Boże. Ograbiamy i kradniemy ludzi z błogosławieństw, jakie niesie prawda. I kiedy myślę o tym fragmencie, to naprawdę dziwi mnie to, to znaczy nie dziwi mnie to, że szatan wykręca tę prawdę, ale dziwi mnie to, jak wielu ludzi daje się wplątać w pułapkę. Ponieważ wiem, że przeciwnikowi zależy na tym, albo przyczynia się do tego, aby odwrócić uwagę od prawdziwego znaczenia tego tekstu, które może wnieść naprawdę wiele pokoju, błogosławieństwa, zaufania do Pana Boga, bez względu na to, co się dzieje w życiu. Są tacy, którzy ten przynajmniej to ostatnie zdanie tego głębokiego i jakże bogatego wywodu wykorzystują, aby postawić człowieka w jakiejś pozycji nieograniczonych pomysłów i własnych możliwości, które potrzebują jedynie Bożej akceptacji albo Bożego amen na nasze widzimisię i na nasze nie wiadomo co. W ten sposób wykluczają możliwość objawiania się i eksponowania tych Bożych łask, które pracują w rozmaitych sytuacjach życia codziennego, szczególnie wśród ludzi, którzy są absolutnie świadomi, że przecież to dzięki Bogu człowiek może żyć i owocować w każdym czasie. Kiedy zaczytujesz się w Nowy Testament szczególnie, szybko odkryjesz coś zupełnie przeciwnego albo nie przeciwnego w sensie, ale w wymowie, bo czytamy takie oto słowa, że nic nie jesteśmy w stanie uczynić bez Jezusa. Tu z kolei sens jest ten sam, ale wymowa jest inna, użyte jest inne słowo, przeciwieństwo. Tu z kolei wszystko możesz uczynić w tym, który cię umacnia. Ale sens jest dokładnie ten sam. A kluczem tego wszystkiego i tego niczego jest Jezus. Odkrywasz szybko, kiedy czytasz Biblię, że to wszystko tak naprawdę zależy od Pana i On jest źródłem. On ciężary twoje nosi każdego dnia, mówi jeden z psalmów. On leczy twoje rany, On przenosi cię jak na skrzydłach, On walczy za ciebie, On ma o ciebie staranie i można by było wymieniać i wymieniać, a najlepszym tego dowodem jest psalm 23, który w języku polskim nie brzmi tak fantastycznie jak chociażby w języku angielskim, ale pozwolę sobie tu dodać to słowo, które tam właśnie występuje. Czytamy, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie i tam pojawia się wtedy to słowo klucz, którego tu tak bardzo brakuje. Ale to jest nasz ubogi język. On mnie pasie na zielonych łąkach. Tam jest. My mamy w domyśle, że jest to On. On prowadzi nad spokojne wody. On orzeźwia moją duszę. A ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. On zastawia przede mną stół na oczach moich wrogów. On namaszcza olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Więc jakże ten psalm inaczej brzmi, kiedy zrozumiemy, że w tym psalmie nie chodzi o nas, tylko o Niego. To On prowadzi nas chociażby nad spokojne wody. I wtedy, kiedy czytamy Boże Słowo w tym kontekście i na tym się skupiamy, to szybko uczymy się, że człowiek jest jak chcące wzrastać drzewo, które jest w wielkiej potrzebie i bardzo mocno zależne od deszczu Bożych łask, które mają na niego spływać, aby mógł żyć i owocować przez wszystkie dni swojego życia na ziemi. Ale wiesz jednak, bo życie ci to już nieraz pokazało i nauczyło cię, że deszcz, którego tak bardzo potrzebujesz, aby wzrastać, czasem jest jak ten letni, ciepły i łagodny, a czasem jest jak ten mroźny, ostry, jesienny. Czasem w upale, czasem w zimnie. Jedno jest pewne, ma za zadanie nawodnić cię i twoje życie, abyś mógł wzrastać.
i dojrzewać do tego wymiaru, do którego Bóg postanowił, abyś dojrzał. Bo życie, bracia i siostry, to przecież pełen wachlarz zdarzeń i sytuacji, których mnogość i złożoność zawstydza nawet największe umysły literackie. Nawet najbardziej płodny pisarz nie jest w stanie zbliżyć się do bogactwa scenariusza życia nawet najbardziej ubogiego człowieka na ziemi. Nie da się tego opisać w 100%. Czytając ulubioną książkę i wczytując się w historię swojego bohatera, czytając już, czy będąc już nawet na tysięcznej stronie powieści o jakimś bohaterze, nie sposób w końcu porzucić myśli, że życie i tak jest czymś więcej niż ta krótka powieść. Bo życie człowieka to naprawdę coś większego. Jest pod każdym względem niezwykłe i unikatowe. Nie da się go spłycić, streścić, przedstawić za pomocą zwykłych słów. Ileż w naszym życiu jest takich chwil, których nie da się ubrać w słowa. Po prostu się nie da. Niewysłowionych przeżyć, wydarzeń, które zapierają dech w piersiach. A przecież życie z Bogiem zdaje się jeszcze przydawać złożoności do tego, który idzie z tym Bogiem przez właśnie swoje życie. Spójrzmy chociaż na chwilkę właśnie na jeden tekst, który pokazuje, jak bardzo złożone może być i jest życie człowieka. Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział 1:8. Bardzo wymowny jest ten tekst i chciałbym, żebyśmy przez chwilkę nad nim się skupili. Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział od 1 wiersza. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas ranienia i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowy. Jest czas płaczu i czas uśmiechu. Jest czas żalu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. Jest czas pieszczot i czas rozłąki. Jest czas szukania i czas straty. Jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłości i czas nienawiści. Jest czas wojny i czas pokoju. I można by było tak wymieniać i wymieniać. A ten opis nie dotyczy przecież niczego innego, jak prostego, zwykłego człowieka, który żyje na tej ziemi, który przez te wszystkie okresy przechodzi, wzrastając i żyjąc tutaj na tej ziemi. To przecież człowiek ma takie czasy. Cieszy się narodzinami dziecka, smuci się z powodu odejścia, zbiera, traci, buduje, burzy i tak by można było wymieniać i wymieniać. Rani się, leczy się i tak dalej, i tak dalej. Jakże niezwykłe jest życie człowieka, bracia i siostry. Jak skomplikowane, jak złożone. Jest czas dobry i czas zły, jak mówi apostoł Paweł, zachęcając Tymoteusza do zwiastowania słowa w czasie dobrym i czasie złym. Już w tych słowach Salomona, który tutaj wymienia, ileż ukrytych jest wydarzeń niejednokrotnie budzących skrajne emocje w życiu człowieka. Pamiętam, jak się rodził Jakubek. Płakałem podczas urodzin, jego narodzin. Ileż ukrytych emocji jest, a tu czytamy tylko jest czas rodzenia, ale popatrzmy, jak wiele, wiele emocji człowiek wkłada w te wszystkie wydarzenia, które tutaj mamy. Ileż emocji towarzyszy człowiekowi, który buduje coś i w końcu skończy. Ileż emocji czeka na człowieka, kiedy coś się burzy. Kiedy zrani się, kiedy wraca do zdrowia. Nie trzeba mówić o emocjach, kiedy czytamy, że jest czas płaczu i uśmiechu, tańca, żalu. To jest niesamowite, jak wiele, wiele różnych stanów przechodzi człowiek w swoim życiu, przeróżnych. Od tych najbardziej emocjonalnie pozytywnych po te, które
wpływają negatywnie i powodują negatywne emocje. Taki jest człowiek i tego nie da się zmienić. Tak to jest w życiu. Wszyscy dobrze o tym wiemy i nie musimy uczyć się nawzajem. Po prostu żyjemy i wiemy, że tak jest. List do Rzymian, przecież 12 rozdział, 15 wiersz, uczy nas, abyśmy płakali z płaczącymi, a weselili się z weselącymi. Tu znowu ukryta jest pewna nauka, że człowiek i będzie płakał, i będzie się weselił. Będą takie chwile, kiedy będziemy płakać. I będą takie chwile, kiedy będziemy się weselić. List Jakuba z kolei, 5 rozdział, 13 wiersz, mówi o życiu zborowym, mówi, cierpi ktoś, weseli się ktoś, choruje ktoś. Więc zobaczmy, jak skrajne nieraz są to stany. Ale pomimo tego, że tak mnoga jest ta ilość różnych stanów w życiu człowieka, to chcę dzisiaj zaszczepić w naszych sercach coś bardzo niezwykłego. Iż Boża przychylność i łaska Boża względem nas, tych, których On odkupił, których zrodził do nowego życia, za których zapłacił swoją krwią, jest w każdym z tych czasów, o których czytaliśmy, skuteczna, owocna, mocna i silna w każdym. I nie cierpi na zmęczenie czy wyczerpanie, pomimo tego, jak trudno jest nieraz, albo jak łatwo jest nieraz. Zawsze jest skuteczna, nie cierpi, nie słabnie w czasie trudniejszym i nie wzbija się na wyżyny w czasie powodzenia. Niestraszne jej są okoliczności i warunki, ciągle świeża, ciągle nowa i gotowa, aby wzmacniać człowieka, jak apostoł Paweł mówi. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Będziemy jeszcze to rozważać. Ale jakby ta pierwsza moja myśl, którą chcę tutaj jakby wyłożyć przed nami, polega na tym, iż apostoł Paweł mówi o niezwykle złożonych sytuacjach w życiu każdego człowieka, a jednak mówi, we wszystkim Pan mnie wzmacnia, w każdej chwili, w każdym czasie. Bo przecież czytamy w tym samym psalmie, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mego życia. To jest niezwykłe wyznanie. Czytamy w księdze Nehemiasza, którą ostatnio tak poczułem gdzieś tam, takie wezwanie do tego, żeby zanurzyć się w tą księgę. I na nowo pewne rzeczy odkrywają się przede mną, ale czytam taki fragment, w którym jest napisane, Panie, Ty wszystko podtrzymujesz przy życiu. Jakaż to jest troska i łaska względem nas chociażby. Kochani, jeden z wielkich mężów Bożych, biorący udział w wielkim przebudzeniu w Stanach Zjednoczonych za czasów kolonii, pisze tak, Jego krew jest wystarczająca dla zmycia grzechu teraz tak samo, jak wtedy, kiedy jeszcze ciepła spływała z Jego ran. Dając do zrozumienia, że Jego łaska i przychylność, ta zbawienna łaska ciągle jest tak samo skuteczna, jak wtedy. Jest taki jeden fragment, do którego chciałbym was wszystkich przenieść, który w bardzo obrazowy i taki starożytny opowiada właśnie, czy pokazuje tę wielką prawdę. Pierwsza Księga Królewska, 20 rozdział, 23-28. Bardzo ciekawa historia, która przypomniała mi się, kiedy mówimy o górach i dolinach naszego życia. Kiedy mówimy o tych wzgórzach, po których niejednokrotnie chodzimy i czerpiemy Boże łaski i nie jest nam trudno zdefiniować to w ten sposób, że Bóg jest dla nas dobry i łaskawy, kiedy mamy się dobrze. Ale jakże często zapominamy o tym, że kiedy nam coś dolega, to dalej Pan nas wspomaga i wzmacnia i przecież nas przenosi. Pierwsza Księga Królewska, 20 rozdział, 23. Tymczasem ludzie z otoczenia króla Aramu powiedzieli, ich bogowie są bogami gór, dlatego nas pokonali. Gdybyśmy walczyli z nimi na równinie, z pewnością dalibyśmy im radę. Opowiem coś wcześniej na temat tego, co tu się działo.
Król Aramu wyruszył przeciwko Izraelowi. Niestety na tronie jest król, w Izraelu na tronie jest król, który owiany jest złą sławą. Znamy go z imienia Achab. Ten król, mimo tego, iż postępował jak postępował, Bóg okazał mu łaskę i względy niejednokrotnie. Wiemy to z historii biblijnej. Tym razem również tak było. Król Aramu w wielkiej bucie i pysze wyruszył przeciwko Achabowi, który mieszkał w Samarii, która była stolicą północnego królestwa Izraela. I wówczas król Aramu oblegał to miasto. Wysyłał posłów do Achaba, ale ten, będąc namówiony przez swoją starszyznę, odpierał tych posłów i kazał im wracać skąd przybyli z odpowiednią odpowiedzią. Król Aramu w końcu gdzieś tam podczas swojej uczty, ponieważ tam lał się alkohol, oni ucztowali, gdzieś tam w swojej nieodpowiedzialności zawołał: wyruszyć na to miasto. I wtedy ta horda, i to były ogromne tłumy, ruszyły na Samarię, aby ją oblegać. Izrael w tym mieście nie miał zbyt wielu mężów, którzy mogli walczyć. Sprawa była przegrana. Niemniej jednak przyszedł prorok, nie znamy jego imienia, i mówi: Bóg wyda ten liczny tłum w twoje ręce. Prorok rozmawia z królem, jak to się stanie i tak dalej. W końcu tak się stało, że ze Samarii wyruszyła jakaś gromadka przeciwko temu wojsku i pokonali ich w niesamowity sposób. Ale ten sam prorok powiedział: posłuchaj, to samo wojsko, ten sam król przyjdzie za rok do ciebie od tej pory. Przygotuj się, zrób coś i tak dalej. Jakieś polecenia mu wydał. I właśnie jesteśmy w tym momencie, który zacytowałem. Mija rok i czytamy: tymczasem ludzie z otoczenia króla Aramu, który poniósł porażkę poprzednio, powiedzieli: ich bogowie, a więc bogowie Izraela, są bogami gór, dlatego nas pokonali. Gdybyśmy walczyli z nimi na równinie, w dolinie, na równinie, z pewnością dalibyśmy im radę. Zrób zatem tak, usuń królów z ich stanowisk, a zamiast nich ustanów namiestników. Następnie zbierz wojsko. I teraz na ważne rzeczy chcę zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że nie jest to nadużycie tego tekstu, ale pewne myśli jakby odkrywam tu w tym tekście. Następnie zbierz wojsko w takiej samej sile, jak to, które ci rozbito, z podobną liczbą koni i rydwanów, i stoczymy z nimi bitwę na równinie, w dolinie. Na pewno ich pokonamy. I król posłuchał ich rady i zgodnie z nią postąpił. Na przełomie roku Ben-Hadad dokonał przeglądu Aramejczyków i wyruszył do Afek, by walczyć z Izraelem. Izraelici także dokonali przeglądu, zadbali o zaopatrzenie i wyszli im na spotkanie. Jednak obóz Izraelitów wobec wojsk Aramu był jak dwa statka kóz. Aramejczycy wypełniali całą okolicę. Wtedy do króla Izraela podszedł mąż Boży ze słowami: tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy uznali, że Pan jest Bogiem gór, lecz nie jest Bogiem dolin, wydam całą tę wielką hordę w twoje ręce i poznacie, że ja jestem Pan. Kochani, kiedy myślę o tej historii, jakoś nie mogę odrzucić pewnego wniosku, który jakby wyskakuje z tego tekstu wprost do mojego serca. Bóg przez tą sytuację chciał pokazać, że On nie jest ograniczony w żaden sposób. I że On działa tak samo na wzgórzach czy w górach, jak i w dolinach. Że On ma tę samą moc, aby wesprzeć i pomóc zarówno na wyżynach naszego życia, w których doświadczamy sukcesów i powodzenia, jak i w tym momencie, kiedy przechodzimy przez dolinę, kiedy walczymy w dolinie, na równinie. To jest bardzo wymowne, przynajmniej dla mnie, że wojsko, które wyruszyło naprzeciwko Izraela, było dokładnie w takiej samej sile. Zarówno podczas potyczki na wzgórzu, jak i podczas potyczki
w dolinie czy na równinie. Dlatego rodzi się we mnie taki wniosek i myślę, że nie jest on daleki od rzeczywistości i od po prostu życia, iż powodzenia i pomyślności są równie niebezpieczne i równie zagrażają chrześcijanowi czy chrześcijanom, jak te chwile, kiedy przeżywamy jakieś porażki, jakieś doliny, jakieś słabe dni. Zaraz spróbuję to wytłumaczyć. Ponieważ zauważam, że niebezpieczeństwo, które wyszło im naprzeciw, było dokładnie takie samo. Liczba wojsk była taka sama. Zauważam tutaj, iż niebezpieczeństwo w dolinie wygląda bardziej okazale niż to, które stanęło na wzgórzu. Ale zauważam tutaj również to, iż porażkę przeżył ten, kto ważył się zakwestionować wszechmoc Pana Boga i Jego obecność w każdym czasie, zarówno pośród wyżyn, jak i dolin życia człowieka. Mogę wszystko, mówi apostoł Paweł. Mogę wszystko. Co też to więc oznacza? Mogę wszystko. Wszystko mogę. Co miał na myśli apostoł Paweł, kiedy mówi wszystko mogę? Wydaje mi się, i będę chciał to dzisiaj w jakiś sposób wyjaśnić, że apostoł Paweł nie mówi o jakiejś nieograniczonej mocy w życiu chrześcijanina, która jest do jego absolutnej dyspozycji i może z nią robić, co chce. Kochani, apostoł Paweł nie mówi, iż każdy z nas może wszystko, co mu się podoba, zrobić. Ja nie będę zaklinał rzeczywistości i udawał, że grawitacja nie istnieje i próbował robić potrójne salto z tego miejsca. Wiem, że jeśli Pan Bóg by chciał, to pewnie bym zrobił. Ale ten fragment nie jest dla mnie motorem napędowym, abym próbował to czynić na przekór własnym możliwościom. Ten tekst w ogóle o tym nie mówi. Mówi o czymś zupełnie innym. Zadaję sobie więc pytanie, czy to zdanie, które wypowiada apostoł Paweł, wszystko mogę, czy jest konsekwencją jakiejś pozbawionej racjonalności wiary tego człowieka? Wydaje mi się, że nie. Czy może jest to skutek wielu, wielu lat, wielu, wielu zdarzeń i wielu, wielu sytuacji w życiu tego męża Bożego? Bo to okazuje się, kiedy, mam nadzieję, że mamy to przed swoimi oczyma, zwróćmy uwagę na słowo, które pojawia się tam jako klucz. Być może pamiętacie, o tym też również mówiłem. Apostoł Paweł mówi, iż on się nauczył. On się nauczył. To jest 4:10-11. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się. Nauczyłem się. I kiedy mówimy kiedy podaję słowo nauczyłem się i kiedy myślę o słowie nauczyłem się i kiedy my dzisiaj myślimy o słowie nauczyłem się czy o słowie nauka, to zawsze, albo przynajmniej w moim umyśle pojawia się inne słowo, którego nie można rozdzielić od słowa nauczać czy uczyć się. To jest czas. Czas. Aby młody człowiek czegoś się nauczył w szkole, potrzebny jest czas. Nauka zawsze jest związana z czasem. Apostołowie uczyli się przy boku Pana Jezusa w jakimś określonym czasie. Do szkoły chodzimy przez jakiś określony czas, aby się nauczyć. Uczymy się języków w jakimś czasie. Uczymy się wszystkiego w jakimś czasie. To zawsze jest czas. Ale nauka nie jest związana tylko i wyłącznie z czasem. Jest również związana także z egzaminami życiowymi. Pewnymi lekcjami, ale także sprawdzianami w naszym życiu. Każda lekcja i każda nauka kończy się jakimś tam egzaminem, sprawdzianem, weryfikacją, czy już to wiemy, co powinniśmy wiedzieć. Nie inaczej jest w życiu naszym osobistym. Idąc ścieżką naszego życia, również doświadczamy wielu egzaminów, sprawdzianów z tego, czego nauczyliśmy się w trakcie naszego życia.
Ale kiedy mówimy o nauce, to nie tylko mówimy o czasie, o egzaminach życiowych, ale również mówimy o pewnego rodzaju okolicznościach, których doświadczamy. To przecież egzaminy mają na celu zasymulować pewne życiowe historie, pewne życiowe chwile, wobec których powinniśmy nauczyć się już w jakiś sposób je przechodzić. To są z kolei różnorakie stany, czasem przeciwstawne zupełnie sobie. W konsekwencji człowiek imieniem Paweł mówi o sobie, że został wyćwiczony. Mam nadzieję, że zwróciliście na to uwagę. W tym tekście od 10 wiersza pada takie słowo, że zostałem wypróbowany, jestem wyćwiczony, wypróbowany. A więc, kochani, apostoł Paweł mówi, jestem, albo inaczej, apostoł Paweł mówi, mogę wszystko, mogę mieć wszystko, mogę nie mieć niczego. Mogę mieć wszystko, a mogę zupełnie nie mieć niczego. Kiedy mówimy, mogę wszystko, albo kiedy mówimy, nie mam niczego, to łatwiej nam zrozumieć, że w tym czasie trzeba czerpać, albo powinniśmy, albo jesteśmy zmuszeni czerpać pomoc od Pana. No bo kiedy brakuje finansów, kiedy brakuje po prostu, przeżywamy braki, to wtedy tak nam łatwiej zrozumieć, tak, potrzebujemy być wzmacniani przez Pana. Kiedy brakuje nam zachęty, sił, zdrowia i tak dalej, to jest naturalną rzeczą. Jest to naturalne w nas, że chcemy i potrzebujemy wsparcia naszego Pana. Nikt przecież w to nie wątpi. Ale dlaczego apostoł Paweł mówi, że w dostatku również potrzebuje łaski i pomocy Pana? Dlaczego apostoł Paweł stwierdza, że mogę mieć wszystko, mogę nie mieć niczego, mogę mieć dostatek, mogę nie mieć dostatku, ale zarówno w tym czasie, jak i w tym potrzebuję pomocy i wsparcia Pana? Dlaczego? Mówi, że w tym wszystkim muszę być umacniany w Chrystusie. Dlatego, że na podstawie historii wzgórz i dolin zauważam, że dostatek i powodzenie może być równie niebezpieczne jak brak. Ponieważ stan sytości może być bardziej nawet zabójczy niż głód. Stan dostatku może uczynić z człowieka duchowego biedaka. Kiedy otwieramy przypowieści Salomona, 30 rozdział 8-9, zachwyca mnie przynajmniej postawa tego człowieka, który modli się w sposób, który ja już nie zauważam później nigdzie. To są przypowieści Salomona, 30 rozdział, praktycznie na samym końcu tej księgi 8-9. Czytamy tak. Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe. Nie nawiedzaj ubóstwem, o tak, nie nawiedzaj ubóstwem, abym nie cierpiał głodu, aby mi nie brakowało. Ale ten człowiek nie pozostaje tylko na tym. Mówi, ani nie dasz bogactwem. Kto z ludzi modli się w ten sposób? Panie, nie daj mi bogactwa, nie pozwól na to, abym przeżywał powodzenie, sytość. Człowiek ten modli się w ten sposób. Karm mnie chlebem według moich potrzeb. Innymi słowy, daj mi, Panie, tyle, ile mi jest potrzebne, ile potrzebuję. Dlaczego ten człowiek jakby umiał modlić się w ten sposób? Dlaczego wołał właśnie w ten sposób? Ponieważ zauważył, że zarówno sytość, jak i brak niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. Czytamy, abym syty nie zobojętniał i nie powiedział, kim jest Pan. Lub abym biedny nie zaczął kraść i nie nadużył imienia Boga, nie zgrzeszył przeciw Bogu. Innymi słowy, ten człowiek chce być w takim miejscu bezpiecznym, nie być jakby zasypany błogosławieństwami, nasyceniem i dostatkiem, bo czuje ten człowiek, iż to mogłoby sprowadzić go do zobojętnienia, letności, obojętności i w konsekwencji nawet nie liczenia się już więcej z tym, który obłaskawia moje życie, bo taka jest tendencja człowieka, iż bardziej zwraca później uwagę na dary niż na dawcę.
Ale ten człowiek w mądrości, którą posiada, modli się o to, aby był w tym miejscu bezpiecznym. Nie za dużo, ani nie za mało. Abym miał tyle, ile mi jest potrzebne w moim życiu. I kiedy otwieramy księgę Nechemiasza, to szybko zauważymy, że do upadku Izraela przyczyniła się właśnie taka sytuacja, o której mówimy, sytość albo dostatek. To jest 9 rozdział, 25 wiersz. Czytamy w tej modlitwie, którą wyraża lud i wspomina Izraela, czytamy: zdobyli warowne miasta, przejęli żyzną ziemię, posiedli domy pełne wszelkich dóbr, drążone cysterny, winnice, oliwne gaje i drzewa owocowe w obfitości. Wówczas jedli i stali się syci, utyli, pławiąc się w Twojej wielkiej dobroci, i wkrótce schardzieli. Zbuntowali się przeciw Tobie. Twoje prawo rzucili za siebie, zabijali Twoich proroków, którzy przychodzili ich ostrzec, aby wrócili do Ciebie. Jest wiele miejsc w Biblii, które pokazują i wręcz stawiają sprawę bardzo jasno, iż Izrael właśnie w tej sytości, kiedy osiadł w ziemi Kanaan, kiedy nasycił się, kiedy winnice zaczęły obradzać, kiedy gaje oliwne zaczęły rodzić, kiedy mieli wszystkiego pod dostatkiem, zamiast dziękować Bogu i śpiewać razem z nami jak dzisiaj, wszystkie moje źródła są w Tobie, to jednak schardzieli, zletnieli, zaufali temu, co mają w rękach, zamiast patrzeć na Tego, który jest dawcą i który obdarza ich tak hojnie. Dlaczego przeżywamy tak różne stany w naszym życiu? Góry i doliny, wyżyny i równiny. Dlaczego tak jest? I dlaczego śmiem dzisiaj powiedzieć i twierdzić, że we wszystkich tych stanach działa ciągle ta sama, pełna mocy, dobroć i przychylność Pana Boga i łaska względem nas, objawiająca się w ten sposób, że On podtrzymuje, umacnia mnie, jak apostoł Paweł mówi, czy to jestem w sytości, czy jestem w biedzie, czy jestem w płaczu, czy jestem w radości, czy buduję, czy burzę, czy rodzimy, czy odchodzą nasi bliscy. Ciągle ta sama łaska mnie umacnia tak, iż mogę mówić wszystko, to jestem w stanie znieść i potrafię temu sprostać. Dlaczego tak jest w życiu? Dlaczego chrześcijaństwo i chrześcijanin, kiedy dochodzi do wiary człowiek i staje się chrześcijaninem, dlaczego nie przeżywa pasma sukcesów i powodzeń tylko i wyłącznie? Ale Bóg niejednokrotnie lubuje się w tym, aby prowadzić nas zarówno przez wyżyny, jak i doliny. Wszyscy kojarzymy, albo większość z nas, kaznodzieje o imieniem Charles Spurgeon pisze w ten sposób. Jest mała roślina, mała i skarłowa ciała, rosnąca w cieniu szeroko rozrośniętego dębu. I ta roślina, mała roślina, ceni sobie cień, który okrywa ją i wiele sobie waży ten niczym niezakłócony odpoczynek, jakiego dostarcza czcigodny przyjaciel, właśnie dąb. Lecz tej małej roślince jest wyznaczone błogosławieństwo, wzrost, łaska, większa łaska niż doświadcza teraz. Innymi słowy, coś więcej jest dla niej, innego, większego, wzrost, dojrzewanie. Więc razu pewnego idzie wzdłuż ścieżki drwal i swoją ostrą siekierą powala dąb. Roślinka płacze i woła: utraciłam swoje schronienie. Każdy porywisty wiatr będzie dmuchać na mnie, każda burza będzie chciała wykorzenić mnie. Nie, nie, mówi anioł tego kwiatu. Teraz słońce dotrze do ciebie, teraz ulewa spadnie na ciebie bardziej obficie niż wcześniej. Teraz twój karłowaty kształt wyrośnie w piękność i twój kwiat, który nigdy nie rozkwitnął, w pełni doskonałości. Będzie się teraz śmiał w promieniu słonecznym i ludzie powiedzą: jakże wspaniale ta roślina urosła, jakże chwalebna stała się jej piękność dzięki usunięciu tego, co było jej cieniem i rozkoszą.
Mówiąc dalej, Spurgeon mówi: czyż nie wiesz, że twoja wiara nigdy nie wyglądała tak wspaniale w letnią pogodę, jak to się dzieje z nią w zimową? Czyż nie słyszeliście, że miłość także często przypomina świetlika, który za wyjątkiem, kiedy jest pośrodku otaczających go ciemności, daje niewiele światła? I czyż nie wiecie, że nadzieja sama w sobie jest podobna do gwiazdy? Nie widać jej w słońcu powodzenia, a jedynie można ją odkryć w noc przeciwności. Czyż nie rozumiecie, że utrapienia są często czarnymi tłami, w które Bóg wkłada klejnoty łask swoich dzieci, aby sprawić, żeby świeciły lepiej, żeby wzrosły, żeby pomnożyła się nasza dojrzałość, abyśmy wzrastali, dojrzewali. Dlatego uważam, że Boże dziecko to nie człowiek odbijany od formy, a Boże życie to nie jeden scenariusz powodzenia i pomyślności, który jest powielany przez rzesze ludzi, którzy poszli za Chrystusem. Jest wręcz przeciwnie. Życie człowieka, który zaufał Jezusowi, pisze różne scenariusze. I taki jest Boży plan, abyśmy przechodzili przez wzgórza i doliny, aby w ten sposób doprowadzić nas do dojrzałości. Więc przypomina mi życie chrześcijanina bardziej drzewo, które doświadcza różnych sezonów, różnych okresów, płaczu, śmiechu, siły, słabości, nocy, dnia i tak dalej. Ale cudowne w Bożej przychylności i łasce jest to, że jest ona skuteczna w każdym z tych okresów i w każdym z tych czasów. Dlatego człowiek jest stale wzmacniany przez Pana i nie tylko potrafi przetrwać w tych czasach, ale też wydawać owoc w każdym czasie. Zmierzając do końca, z Księgi Jeremiasza, 17 rozdział, 7 wiersz, przecież tak wyraźnie mówi nam o właśnie człowieku, który zaufał Panu. Czytamy: błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on właśnie jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów, a że będą nadchodzić, to jest pewne. Jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owocu. Nie przestaje. Dlatego, że Pan tak sprawił, że człowiek będzie musiał przechodzić przez wzgórza i doliny, ale będzie wydawał owoc. Dlaczego? Za słowami apostoła Pawła. Dlatego, że wszystko mogę znieść w każdym z tych czasów i okresów. Dlatego, że Pan mnie wzmacnia bez ustanku, czy to w dostatku, czy w braku. Ale to, o czym mówię, jest też ważną lekcją dla nas, ponieważ nie zwalnia nas obowiązku wierności i wytrwałości do końca, zarówno kiedy patrzysz w górę i widzisz bezkresne niebo, przestrzenie dla siebie, pomyślność i powodzenie, jak i wtedy, kiedy patrzysz w górę i widzisz spadający sufit na głowę. Dlatego, że On nie odmawia ci i mi swojej łaski i dobroci każdego jednego dnia. Bez ustanku udziela nam tego wzmocnienia każdego jednego dnia. Bo przecież czytamy, że On nas wzmacnia i obiecał czynić to aż do końca, bracia i siostry. Więc mam nadzieję, że to rozważanie na temat złożoności, coś tutaj stuka, na temat złożoności życia i tego, jak bardzo życie jest skomplikowane i pisze różne scenariusze, nie pozbawi nas absolutnie wiary i przekonania, że On jest ciągle z nami i nas wzmacnia, bez względu na to, jaki to jest czas. Niech was Bóg błogosławi.